Witam bardzo serdecznie. No to jest. To jest mój wehikuł, na którym pojadę w moją podróż na koniec życia. Witajcie, ludzie dobrzy, oglądacze, przyjaciele i bardzo bliscy przyjaciele, których dorobiłem się w ostatnich latach. Właśnie w tych dniach mijają 4 lata mojej podróży. Pierwszy wyjazd to był Wielki Piątek w 2019 roku, który był nieco później niż w tym, ale to właśnie gdzieś w tych dniach, ja już nawet nie chcę określać tej daty dokładnie, decyzja o moim wyjeździe zapadła. Długo przygotowywałem się do myśli, że w tym okresie zrobię taki materiał, w którym podsumuję te 4 lata. Jak wiecie, a przynajmniej niektórzy z Was wiedzą, próbuję również sprawdzić moje zdolności pisarskie i napisać książkę o tej podróży. No i mam z tym wszystkim jeden wielki problem. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć tego człowieka. Tego człowieka sprzed 4 lat. Kiedy oglądam ten materiał, kiedy gdzieś tam na dysku odnajduję tamte nagrania, człowiek ten jawi mi się człowiekiem obcym. I to jest chyba największy problem z moim pisarstwem. Wielu z Was uważa, że świetnie opowiadam, mam bogaty język i dość absorbujący styl mówienia. Niestety już wiem, że żeby napisać książkę, trzeba wykreować postacie. Książka ma być o mnie, a ja nie pamiętam siebie z tamtych lat. Dlatego film nie będzie ani długi, ani obszerny i będzie tylko zaznaczeniem, że tak, to właśnie teraz, w kwietniu, w okresie świąt wielkanocnych, które pewnie większość z Was obchodzi, mijają te 4 lata. Mijają. Czy będę próbował pisać książkę? Próbuję, cały czas. Witajcie, moi drodzy. Dzionek zbliża się do końca. Za mną zachodzi słoneczko. Tu mam rzeczkę. A tu mam obozowisko. Nie wiem, czy widać, bo jakiś ciemny ten obraz. Może dlatego, że na jasnym tle strzaskało mi pysk. Strzaskało mi stopy. Piecze. Rozbiłem się w miejscu zdrowym, wszędzie pełno pokrzyw, a chodzę w klapkach bez skarpetek, więc mam również poparzone od pokrzyw nogi, co jest ponoć bardzo zdrowe. Dzionek był no taki dla mnie nowy. Chciałem zobaczyć, jak reagują na mnie ludzie, więc trzymałem się miejsc takich publicznych. No i pojawili się nowi znajomi, pojawiło się piwko. Dostałem również kilka złotych na kontynuowanie mojej wyprawy. Generalnie jest tak, jak się spodziewałem. Ludzie reagują na podróżników z sympatią i są raczej skłonni im pomagać niż robić im krzywdę. Ja nagrywam to, żeby się z Wami pożegnać, powiedzieć Wam dobranoc. No i pewnie jutro coś nagram, coś napiszę i podzielę się z Wami wrażeniami. Trzymajcie się, dobranoc.